Jest to papiersie, które posłuży nam jako przykład, jako opowieść na temat, jak sporządzano w poprzednich czasach formy odlewnicze. W celu wykonania formy klinowej, gipsowej należy obiekt umieścić w odpowiednim ułożeniu, w odpowiednim posadowieniu, w odpowiedniej pozycji, tak aby można było w pewny i bezpieczny sposób, bez uszczerbku dla rzeźby, nakładać poszczególne kliny formy klinowej. Pierwszym etapem technologicznym, jaki należy wykonać podczas sporządzenia odlewu gipsowego, jest naniesienie powłoki izolującej, tak zwanej smarówki, warstwy smarówki. Jest to warstwa substancji organicznej, która zapobiegnie przyklejaniu się, przywieraniu gipsu, który będzie nanoszony jako gips budujący formę, z gipsem, który jest, z którego zbudowany jest oryginał. Demonstruję, jak wygląda naniesienie klinu odlewniczego. Takie fragmenty gipsu nazywają się obiegowo umownie klinami. Odlewnik musiał sobie podzielić obszar rzeźby na sektory, na fragmenty, które gwarantują mu przy jednorazowym założeniu fragmentu formy pewną zdejmowalność. No i takimi podziałami budowano całą formę odlewniczą. Następną fazą, która jest wykonywana podczas opracowywania formy klinowej, jest wykonanie płaszcza, zewnętrznego płaszcza gipsowego, który jest stabilizatorem, takim gwarantem bezpieczeństwa dla wielu luźnych klinów. Płaszcz z samej części twarzowej składa się z dwóch części. I każda z nich zabezpiecza sobie wiele form klinowych. A w chwili obecnej nakładam płaszcz gipsowy zdjęty z tylnej części głowy naszej amazonki, którą właśnie zamierzamy odlewać. Teraz następuje etap umieszczania poszczególnych form klinowych, jednostkowych form klinowych w płaszczu. Kolejnym etapem jest wlanie do wewnątrz sporządzonej formy, do wewnątrz tak sporządzonej formy, spoiwa gipsowego. I w tym celu najczęściej wykorzystuje się gips alabastrowy, gips ceramiczny. Gips uprzednio przesiewa się. Taki gips łączy się z wodą. Powstaje wówczas spoiwo gipsowe. Formę oczywiście stawia się wylotem do góry i wlewa się niewielką ilość tak opracowanego gipsu. Gips ma postać płynną, jest rzadki i formą obraca się we wszystkie kierunki, także ta ilość gipsu, która wpływa, rozlewa się od wewnątrz po ściankach formy, dopływa wszędzie, wypełnia formę i tak obracamy formą gipsową do momentu, gdy gips wypełni wszystkie płaszczyzny wewnętrzne formy i gdy zacznie tężeć. Oczywiście jest to zabieg tak dość trudny fizycznie, bo forma plus jeszcze wlana masa gipsu daje swój ciężar, także naprawdę trzeba się napracować, żeby ten zabieg przeprowadzić. Często do przeprowadzenia takich czynności potrzebne są dwie osoby. To zostawiamy do całkowitego związania, zastygnięcia. Rozwiązujemy sznurki, którymi była zespolona forma na czas sporządzania odlewu. Zdejmujemy płaszcze gipsowe, zdejmujemy kliny. No i na czym oczom ukazuje się taki obraz, czyli odlew gipsowy. I ten odlew charakteryzuje się tym, że w miejscach, gdzie były styki klinów, w formie negatywowej są tam małe szczeliny, w które napływa gips i są tutaj widoczne tak zwane charakterystyczne szwy. Właśnie po formie klinowej. Po tym widać, że była robiona forma klinowa. Na zakończenie chciałem przeprowadzić prezentację narzędzi, jakie są wykorzystywane podczas
sporządzania, podczas wykonywania odlewu gipsowego, formy gipsowej i odlewu gipsowego.